No, już pokawię, już pokawię. Ja też pokawię. Cześć, tu Eli. I Ana, czyli Eliana. Wiesz co, Aniu kochana? Dzisiaj. Małą czarną. Małą czarną będę szyła. Może być sukienka. Wystarczy. Ale ja myślałam o spódnicy jakiejś. Z fajnym przewiązaniem, supełkiem, rozporkiem. Bo tej tkaniny tyle jest, a więc zaszalejemy. Ale ona jest lekko elastyczna, nie? Tak, to jest dżanina. To jest dżanina. To jest sztuczna tkanina, ale nie trzeba będzie do tego... Może będzie widać strukturę chociaż troszkę. Nie trzeba będzie do tego podszewki. Ona się mieni. Tak. Ma taką lureksową nitkę. Srebrną, nie? Srebrną czy czarna? Czarna jest. Czyli może można do tego nawet złoto założyć, w razie czego. Jak sweter. Tak, jest taka, faktycznie ma taką strukturę trochę jakby była robiona na drutach, nie? Taka jest jakby, to się nazywa, ale piękna jest. Gofrowana? Tak, dokładnie, jest taki struktura, tak, że będzie się fajnie to nosiło. Prążek, poprzecznik, piękna. Będzie fajna spódnica. Dobrze. I co do tego? Może. Ja ci zaskoczę i pojedziemy tym, czego część osób się boi, część osób nie lubi i się śmieje, że skarpetki do sandałków. A my zrobimy skarpetki do spódniczki. Dobra. I do sandałków. Tu nawet na obrazku są do klapek. Klapków? No, jest. Nie. Klapek. To są skarpetki marki Fiore. Wiecie, że lubimy i non-stop. Nazywają się Carmen. Czyli będzie tak, wiesz, możesz poszaleć coś. Carmen. Nazwa może Cię zainspiruje jeszcze. One są czarne. One są cienkie. I mają, dlatego pytam, czy srebrne, ale generalnie no tutaj będzie fajnie się... Fajnie. Nie musi być koniecznie złoto. Nie musi być. Srebro. Góra to jest taki ściągacz brokatowy. Mhm. Potem mamy taki czarny pasek, troszkę pogrubionej tkaniny. Potem mamy cieniutko. Potem znowu mamy pasek brokatowy. I na paluszkach, bo ja lubię te na paluszkach akcenty. I jeszcze wiesz, to jest fajne. A wzmocnienie, tak. Jest wzmocnienie pięty. Faktycznie też to fajnie wygląda. Rzadko się zdarza, ale teraz właśnie Fiore pojechało taką fajną kolekcję. No to ładnie wygląda. Są wzmacniane pięty i w różnych kolorach. To ładnie to wygląda. No i palce też są pogrubione. Fajnie. I też jest pasek. Także spokojnie, słuchajcie, jak ubierzecie do tego nawet klapki, będzie wyglądało. Nie trzeba mieć manikiry do nich. No, a ty jesteś praktyczna czasami, aż boli. Jak już jest zmiana koloru. Dobra. No to jest dla naszych odważnych, a dla mniej odważnych, albo w ogóle jak trzeba coś ubrać, że jest... Znaczy mniej odważnych, teraz przesadziłam, to jest w ogóle dla odważnych, ale to jest twój wybór. No tak. Przyznam szczerze, że to jest wybór Elizy, ale ja się z nim zgadzam. O, gdzieś tu uciekło mi. Rower stopy Gabrieli. Tu na obrazku jest wersja beżowa, bo też jest dostępna. Nazywają się Ice Cream, czyli są smakowite lody, kolorowe. I tak, na czarnej i na beżowej jest ten sam wzór i ten sam kolor wzoru. Różowy. Czyli różowy, beż. Takie różne odcienie różu w sumie. Odcienie różu, tak. No słuchajcie, po prostu rajstopy są w rożki z lodami, z gałkami lodu. Ekstra. Oczywiście cieniutkie, czarne, gładziutkie, palce bez wzmocnień. Tak. To Eliza też tutaj trzyma mi, pomaga. Tak. Słuchajcie, bez wzmocnień, także tutaj nie mamy żadnych takich pasków pogrubionych. Góra też jest bez wzmocnień. Przepraszam, trochę macam, bo muszę wyciągnąć rękę. Cudowne. Szerokie. Cudowne. I właśnie tak Liza wspomniała, że możemy poszaleć do czarnej tkaninki. Po prostu mała czarna spódnica. Z jakimś kolorowym akcentem. A ja polecam do shortów krótkich na przykład. Też może być, nie? Fajny ten wzór jest, bardzo fajny. Beżowe szpilki na przykład, nie? Taki nude albo, też albo być. Gdzieś w jakichś rejonach. Odcienie różu też mogą być nawet, nie? Różowe ustęczka. Także wiecie, co możecie ubrać. Czekamy na kreację. Pa! Pa!